Z Turku, Grodziska Mazowieckiego, Poznania, a nawet Tarnowa, Wisły i Opola przyjechało 9 finalistów ogólnopolskiego konkursu na artystyczne dekorowanie pierników pod nazwą Dekor Piernik Art. Odbył się on w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Byli też reprezentanci szkoły, w której odbyły się te słodkie zmagania. Jak co roku przed świętami, uczniowie szkół ponadpodstawowych rywalizowali w dekorowaniu piernikowych słodkości, a powstawały na nich niezwykłe wzory. Prace są bardzo różnorodne i uczniowie wykorzystali bardzo wiele technik, które można zastosować w lukrowaniu, więc myślę, że postawili poprzeczkę sami sobie wysoko już na przyszły rok. Dla mnie każdy z tych pierników jest wyjątkowy, ponieważ jest 9 finalistów i każdy przedstawia coś innego na pierniku. To świadczy o tym, że uczniowie się przygotowywali sumiennie i nie korzystali z pierwszych wrzuconych gdzieś na przykład w internet haseł, tylko naprawdę są to ich takie stworzone przez nich prace. Niektóre pierniki wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki, bo uczniowie malowali na nich dosłownie obrazy, albo wykonane zostały na nich tak misterne koronki, że wyglądały jak prawdziwe, a nie lukrowane. Jurorzy byli pod wrażeniem prac konkursowych. Bardzo wysoki poziom, przepiękne prace, bardzo estetycznie wykonane, także jestem zachwycona. Ja mam porównanie do prac, które widziałam na Mistrzostwach Świata i te tutaj prace naprawdę nie odbiegają poziomem. Dla nas też liczy się oryginalność. Tutaj jest taka praca, która jak oglądałyśmy na zdjęciach, wydawała się bardzo nieciekawa, ale i Jowita i ja o niej myślałyśmy, że będzie wyglądała zupełnie inaczej realnie i tak się faktycznie okazało. Ta praca oprócz wielu technik, które zostały zastosowane, to jest ta pierwsza praca. Dodatkowo jeszcze ma w sobie coś, ma w sobie taką duszę i chyba to nas najbardziej ujęło. Najlepiej jurorzy ocenili pracę zawodniczki z Opola. Przygotowałam pierniczki, głównie tak ozdobione jak takie obrusiki domowe, takie haftowane, wyszywane. I troszkę czasu zajęło to zrobić. Na technikę malowania połączoną z koronką postawiła Małgosia z Grodziska Mazowieckiego, która zajęła 2. miejsce. Postawiłam na techniki malowania koronki lukru przestrzennego, na wykonanie różnych technik takich futerkowych i na monotonną kanwę koronki. Z przebiegu konkursu zadowolona jest dyrektor szkoły w Żychlinie. Poziom prac bardzo wysoki. Myślę, że jury, tak jak powiedziało, miało dzisiaj sporo pracy, żeby wybrać te 3 najlepsze, najpiękniejsze. Ale wszystkie, które dzisiaj były pokazane, są artyzmem. To jest sztuka. I wszyscy, którzy dzisiaj tutaj byli wyróżnieni, są wyróżnieni. Oni są już zwycięzcami takiego konkursu. Dyrektor zapewniła, że w przyszłym roku, a także w latach następnych, konkurs będzie kontynuowany, bo cieszy się dużym zainteresowaniem w całym kraju.